Klaudia Szóstek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Początek tygodnia przyniesie intensywne opady mieszane w całym kraju, z wyjątkiem Rzeszowa. Tutaj pojawi się więcej słońca. Opady deszczu ze śniegiem pojawią się m.in. w centrum i na północnym wschodzie, opady deszczu na południowym zachodzie. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni w Białymstoku do 2 stopni w Katowicach. W ciągu dnia na Górnym Śląsku temperatura wzrośnie aż do 7 stopni. Ciśnienie 1024 hektopaskale, wilgotność powietrza w centrum będzie dosyć duża, około 93%. Wiatr porywisty na wschodnich krańcach Polski. Sprawdźmy prognozę na kolejne dni. We wtorek przewaga opadów mieszanych, śniegu na północnym zachodzie oraz deszczu w centrum i na Śląsku. Suma opadów nie przekroczy 3 mm. Temperatura maksymalna wyniesie 6 stopni na Podkarpaciu. W środę wilgotność powietrza w centrum wyniesie około 80%. Opady deszczu przelotne i słabe w centrum oraz na Śląsku. Śnieg popruszy na północnym wschodzie. Temperatura minimalna od -4 do 1 stopnia, maksymalna od 0 do 6. W czwartek ciśnienie wzrośnie do 1025 hektopaskali. W całym kraju pochmurno opady mieszane, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 4 stopni. Sprawdźmy prognozę na kolejne dni. W piątek utrzyma się dosyć duża wilgotność powietrza w centrum, 80%. Opady deszczu pojawią się w centrum i na Podkarpaciu, opady śniegu na północnym zachodzie. Temperatura od -5 do -1 stopnia. W sobotę ciśnienie wróci do normy, a opady śniegu pojawią się tylko na Podkarpaciu i na Pomorzu. W pozostałych regionach dosyć pogodnie i słonecznie. Temperatury od -5 do 2 stopni. W niedzielę przewaga słonecznej aury na zachodnich i południowych krańcach Polski, pochmurno na północnym wschodzie. Temperatury coraz niższe, od -7 do -3 stopni. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.